No i kolejny rower. To jest ten teraz rower, co ja jeżdżę. A tu jest taki patent kijek przyczepiony zertalonów i 15 na odganianie do psów. Ale już jak psy zobaczyły raz, że przejeżdżam z takim kijkiem, to już teraz mnie nie zaczepiają. Już wiedzą, czym im to grozi. No i sobie mogę spokojnie jeździć. No właśnie tutaj z tyłu jest koło od tego żółtego roweru, co widzieliście na poprzednim filmie. O tu niestety były poniszczone bardzo szprychy. No można powiedzieć, że jednej trzeciej szprych brakowało w poprzednim kole. No a tak poza tym tutaj to koszyk jest przyczepiony. Czasami coś, jak sobie gdzieś dalej jadę, biorę sobie wodę, plecak, telefon, wszystko sobie w plecaku leży. No tutaj tu jest oryginalne hamulce. Tu jest zrobione przez Rometa, nie jakieś chińszczyzna, że kołki powciskane i później kołki wypadają. Także Romet robił dobre rowery i nadal myślę dobre robi. A że ludzie kupują chińszczyznę, no to wiadomo, kupują chińszczyznę, bo pewnie jest tańsza. I rower już, nie wiem, ma ze 20 lat, cały czas jest w użytku. To poza wymianą tego tylniego koła, no to praktycznie siodełko też jest zmienione. To jest siodełko od Wilgi. W Wildze to było siodełko oryginalne, wygodne siedzenie, nie to co teraz, jakieś wąskie, przepraszam za wyrażenie, w tyłek się wbija. No tylko tutaj jest taka wada, że dętka z przodu ma wentylek rowerowy, a z tyłu ma wentylek samochodowy. No i trzeba by było wozić dwie pompki albo przejściówkę do pompki. A poza tym ta osłona łańcucha to też oryginalna, ale już popękana. Pedały oryginalne tutaj są. Przerzutka to wszystko oryginalne. Brak tylko tej lampy przedniej, bo tam kiedyś było tak, że parkowały dwa rowery obok siebie, no i to się pouszkadzało. No a poza tym przerzutki, wszystko działa. Można sobie zmieniać prędkości, także bardzo fajnie, lekko się teraz na nim jeździ. No to kolejny rower tak zwany mojej kolekcji. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.